bardzo serdecznie Was witam na naszym wtorkowym nabożeństwie, godzinie biblijnej. Zanim będziemy omawiać to, co jest przedmiotem dzisiejszego zwiastowania, króciusieńko, tylko żeby złapać kierunek, żeby złapać punkt, w którym jesteśmy, wspomnę ciągłość, żebyśmy rozumieli, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy. Zatrzymaliśmy się na kolejnym, piątym obrazie, który Jezus się posługuje. Ten obraz jest, jak powiedziałem, piątym, a jest ich sześć z kolei, które obrazują pewną zasadę. Pamiętacie jaką? Prawie co wtorek to mówię, więc musicie pamiętać. To jest rozwinięcie wersetu 25 rozdziału, kiedy Jezus jakby sprzeciwia się w pustej formie nauczania faryzeuszy. Kiedy Jezus sprzeciwia się tradycji, zasadom, literze, a podkreśla co? Serce. Serce, jeszcze raz serce. Postawę z serca. I daje sześć obrazów. Jakich? Próbujemy? Powymieniać? Pierwszy? No podpowiadajcie. Pomogę. Gniew, to był pierwszy. Drugi? Jak? Za cicho, nie słyszę. Pomogę. Cudzołóstwo? Dalej? Tych sześć obrazów. Gniew, cudzołóstwo, rozwody, przysięgi, zemsta, właśnie w tym miejscu jesteśmy, i miłość do nieprzyjaciół. Przeczytajmy sobie tekst, który czytam po raz trzeci. Usłyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mój drugi. A temu, kto się chce z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Na tym miejscu utknęliśmy. To już jest trzecie nasze podejście do tego fragmentu. Już dwa wykłady były na ten temat, dzisiaj będzie trzeci. I mam wrażenie, że jeszcze do końca nie sięgniemy głębi, ale myślę, że pójdziemy już następnym razem dalej. Przypomnę tylko, o czym mówiliśmy na pierwszym, dosłownie pół minuty, kiedy na początku zastanawialiśmy się nad tym fragmentem. Mówiliśmy, że aby nie czuć jakby pociągu od odwetu do zemsty, to trzeba przebaczyć. I mówiliśmy o istocie przebaczenia. Czym jest przebaczenie, czym przebaczenie nie jest. Mówiliśmy o różnicy, jaka jest między postawą moją, twoją, jeśli jesteś osobą zranioną albo jesteś osobą, która rani. Zupełnie inaczej mamy podjąć kroki. Ale to już było szeroko omawiane, nie wracam do tego. Ktoś, kto nie słuchał, może sobie to zawsze odsłuchać. W poprzednim wykładzie wtorkowym mówiliśmy o odwecie, o zemście. I najpierw zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego mamy się nie mścić. Dlaczego nie mamy szukać odwetu. Po pierwsze, pamiętacie, nakaz Jezusa. A po drugie, zemsta kompletnie niczego nie rozwiązuje. To jest oszustwo diabła. Kiedy wydaje się nam, że jeśli się zemścimy, to będzie jakaś ulga. A potem przyszliśmy i długo się nad tym zastanawialiśmy, co znaczą słowa Jezusa, nie sprzeciwiajcie się złemu. Pamiętajcie, że cały czas Jezus obraca się w temacie relacji. To jest bardzo istotne, żeby cały czas mieć tą perspektywę. Nie sprzeciwiajcie się złemu, i tam było to greckie słowo anistemi, które oznaczało nie procesować się, nie pozywać kogoś do sądu, nie szukać odszkodowania, nie upierać się przy swojej racji. Więcej, być gotowym, żeby zapłacić cenę, by zachować relację. Mówiliśmy, że trudno jest połączyć te dwie sfery. Z jednej strony tak postępować, jak mówię, a z drugiej strony postawić barierę złu. Kiedy zło ma swoją siłę napędu, swoją ekspansję, postawić jemu tamę. I pamiętacie, używałem przykładu najbardziej, najlepszego, myślę, więc wzór samego Pana Jezusa i te cztery punkty. Już nie pytam, czy ktoś pamięta, ale mówię.
Po pierwsze, kochaj. Po drugie, przebaczaj. Po trzecie, nigdy tego nie wspomnij, nie użyj tego przeciwko komuś, ale po czwarte, postaw granicę. Pamiętacie, mówiłem o czterech sytuacjach. Oczywiście to dotyczy każdej sytuacji, ale dotknąłem czterech, żeby to było w miarę jasne. Mówiłem o sytuacji molestowania, mówiłem o sytuacji przemocy fizycznej, o sytuacji, kiedy ktoś jest w nałogu, ale też o sytuacji przemocy psychicznej, jaka może w domu mieć miejsce. I mówiłem tutaj na przykładzie młodych i teściów, jeśli dobrze to mówię. Można tak powiedzieć, prawda? Chyba tak. I później mówiliśmy o samym przykazaniu. Oko za oko, ząb za ząb. Pamiętacie, że to przykazanie Jezus, czy Bóg w zasadzie, dał ludziom w prawie Mojżesza po to, by ograniczyć odwet w dzikości ludzkiej natury. A faryzeusze go przekręcili i z czegoś, co miało ograniczać odwet, oni zrobili coś, co wymuszało odwet. I na tym tle Jezus przychodzi i mówi to niesamowite zdanie: nie sprzeciwiajcie się złemu, które już doskonale było omówione, i podaje cztery obrazy. Może przykłady powiem, cztery przykłady. I dzisiaj się tym czterem przykładom przyjrzymy. Na końcu poprzedniego wykładu ja poświęciłem chwilkę czasu, aby przypomnieć zasady interpretacji słowa i tego, i każdego innego, dlatego, bo wyjątkowo są to trudne słowa, wyjątkowo źle rozumiane i przez cały świat znane, tylko że używane w złym kierunku. Te cztery obrazy przeczytałem przed chwilką, więc chyba wiemy, o co chodzi. I z góry mogę powiedzieć, że na pewno nie chodzi o rzecz fizyczną, że tu nie chodzi o to, co wprost jest napisane. Absolutnie nie chodzi o to, żeby nadstawiać twarz do drugiego policzka. Nie chodzi o to, żeby rozdawać swoją odzież, swoje majątności, żeby iść fizycznie z kimś dłuższy kawałek drogi. Zupełnie, zupełnie nie o to chodzi. A pamiętamy, o co chodzi? O postawę serca. Będę tego chciał dzisiaj głęboko dotykać. Wiecie, kiedy dzisiaj jeszcze myślałem nad tym, kiedy w biurze rozmyślałem, modliłem się, byłem zdziwiony, że to jest tak głębokie. Powiem wam, że dzisiaj gdzieś Bóg mi odkrywał chyba jakąś większą głębię tego tematu, niż myślałem. Ale dojdziemy do tego może bardziej pod koniec. Moi drodzy, przypomnijmy sobie jakby zasadę, którą Jezus ilustruje tymi czterema przykładami. Po pierwsze, Jezus chce, aby wśród Jego dzieci, wśród Jego naśladowców nie dochodziło do zranień. I na tym się będę skupiał pod koniec. To jest niezwykle istotna sprawa. Jezus chce jakby zabezpieczyć swój Kościół przed tym, aby nie dochodziło do konfliktów, a jeżeli nawet jest konflikt, aby on nie powodował zranień. Będę to rozszerzał potem. Ale jeśli już do tego dojdzie, jeśli już taka sytuacja jest, to Jezus daje nam instrukcję, w jaki sposób mamy funkcjonować. Jezus daje instrukcję, że mamy nie chować urazy, nie chować niechęci, nie szukać odwetu. I jak mówiłem, za każdym razem to mówię, że tutaj naprawdę chodzi o całe spektrum. Tu nie chodzi tylko o te grube sprawy. Tu chodzi nawet o drobne jakieś nieporozumienia między ludźmi. Bo z tych drobnych mogą przejść grube. A poza tym, i dla Jezusa to jest wszystko jedno. Czy ktoś powie komuś głupcze, czy ktoś go zabije fizycznie, dla Boga to jest jedno. A więc pamiętajmy, nie mówimy tylko o jakichś bardzo drastycznych sprawach, bo mówimy o każdej sytuacji, kiedy następuje jakaś niechęć, ktoś kogoś nie lubi, ktoś wobec kogoś jest wrogi i możemy eskalować to stopniowanie. A więc bądź gotów zrezygnować ze swojej racji. Bądź gotów zapłacić za to nawet cenę. Mówiłem ostatnio, o jaką cenę tutaj chodzi. I to będę później rozwijał. Cenę śmierci swojego ja. Cenę śmierci swoich ambicji, swojej racji, swojej pozycji. Jezus mówił, że jeśli ktoś nie wyrzeknie się wszystkiego tego, co ma, nie może być moim uczniem. Wszystkiego tego, co ma najczęściej w głowie. Najczęściej schematy, które ma poukładane, które trudno rozbić,
które trudno ruszyć, bo ja mam rację, bo ja mam swoje zasady, bo ja mam swoje prawa. Jezus mówi, jeżeli nie pozwolisz mi tego rozbić, nie możesz być moim uczniem. Więc to jest zasada. To jest ta prawda, którą teraz Jezus przychodzi z ilustracjami. I są cztery z nich. I przyglądamy się im po kolei. A jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Jedno słowko prawy policzek, a tyle zmienia. Ja już to kiedyś w którąś niedzielę chyba tłumaczyłem, usługując na ten temat. Ale wiecie, to jest wtorkowe nabożeństwo, wtorkowy wykład i chciałbym być precyzyjnym i chciałbym wam to zademonstrować. Ja tutaj zapraszam jedną osobę, może kogoś młodszego, żeby mi przypadkiem nie oddał. Stań sobie tutaj. Pokaż, który jest twój prawy policzek. Tylko się nie pomyl. Okej. Wszyscy widzą? To jest jego prawy policzek. W Izraelu w tych czasach wszyscy byli praworęczni. Wtedy nie istniało coś takiego. Więc moja prawa ręka. Więc jeżeli w sposób naturalny chcę mu dać twarz, to uderzam gdzie? W lewy. Prawda? Nie jestem w stanie tą ręką trafić go tam. No jak? Jakoś tak? Już tu Aga pokazuje. Jedyna możliwość to jest na odlew. W ten sposób. Dzięki. Nie bolało. Ale myślę, że kto jeszcze nie rozumiał, to zrozumiał. A to miało niezwykłe znaczenie. To według nauki rabinów było szczególną obelgą, szczególną zniewagą. Wiecie, w tamtych czasach oni to doskonale rozumieli. Ja to wciąż powtarzam, że my, aby zrozumieć Biblię, wielokrotnie musimy sięgać po konkordacje, po inne tłumaczenia, po Biblię w przekładzie Stronga i tak dalej, i tak dalej. Oni nie musieli. Oni w tym żyli, oni to doskonale rozumieli. Wiecie, dla Żydów wtedy, którzy słuchali Pana Jezusa, wiedzieli, że tu chodzi o taką obelgę, która wymusza odwet. Nie można pozostać biernym. Zresztą według nauczania w faryzeusze, że każdej akcji powinna towarzyszyć reakcja, że zawsze oko za oko. Ale wiecie, to jest coś takiego jak, nie wiem, w czasie dawnym rycerstwa, które książki opisują, były sytuacje, kiedy rycerz musiał dla honoru zareagować pojedynkiem. Prawda? Musiał. Bo inaczej byłby bez honoru. Byłby po prostu skończony. Wolał zginąć w pojedynku, niż być zostać okrzyknięty, że jest bez honoru. To jest ta sytuacja. To jest ta sytuacja. Jezus mówi o takim sytuacji, że jeżeli ktoś uderzy na odlew w twarz, musieli reagować. Jezus celowo używa tak ostrego porównania, tak ostrego obrazu i mówi właśnie nie. Nie oddawaj. Gdyby się to tu zakończyło. Ale jest teraz kolejna myśl. Nadstawi drugi. Szok. Dla nas to jest szokujące, a dla nich to już w ogóle. Moi drodzy, dzisiaj przecież wiemy, że nikt nas nie będzie bił po twarzy. No, może jakieś tam są sporadyczne sprawy, ale zupełnie nie o to chodzi. Dzisiaj nikt nas nie zrani tym, że da nam twarz. Ale słowa bolą bardziej. Niejeden już mówił, że wolałby naprawdę oberwać twarz, niż usłyszeć to, co słyszy. Bo to rani dużo głębiej, dużo mocniej. Zranienie słowem, czy zranienie jakimś splotem działania, okoliczności, które ktoś dla nas przygotował. I moi drodzy, i tak jak cały czas mówię, taka sytuacja nie powinna się w ogóle wydarzyć. Ale jeśli już, to pamiętajmy, nie oddawaj. Nie rewanżuj się. Wyobrażacie sobie, że ktoś najpierw uderzony w prawy policzek, najpierw oddaje, a potem nadstawia lewy? Bez sensu całkowicie, prawda? Więc to jest oczywiste, że kiedy Jezus mówi nadstaw drugi, to znaczy absolutnie nie oddawaj. Chyba logiczne. Ale wiecie co? Kwestia nadstaw drugi policzek pokazuje nam jakość przebaczenia. Pokazuje nam głębię przebaczenia. To jest lustro, do którego powinniśmy się przymierzyć. Zerknę na chwilkę do innej Ewangelii, do Ewangelii Łukasza.
Ewangelista Łukasz też zapisuje kazanie na górze. Myślę, że patrzycie czasem i porównujecie te dwa kazania w wydaniu Łukasza i w wydaniu Mateusza. I tu jest coś ciekawego. Ewangelista Łukasz troszkę inaczej to zapisał. Zanim on doszedł do obrazu czy ilustracji policzka, on to poprzedza czymś. On właśnie poprzedza to kwestią przebaczenia. Zwróćcie uwagę, 6 rozdział, werset 27. Przeanalizujmy te dwa wiersze. Jezus tu mówi w ten sposób. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Na razie się zatrzymuje. Biblia Warszawska mówi, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Będę tutaj porównywał dwa przekłady. Biblię Warszawską i parafrazę słowa życia. W skrócie PZ. Więc to nowsze tłumaczenie padaje tak. Okazujcie miłość swoim wrogom. Czujecie różnicę? Miłuj nieprzyjaciół albo okazuj miłość. Dużo głębiej. Bo mogę miłować gdzieś tylko w sercu. Ale mojego wroga, czy mojego nieprzyjaciela, czy ogólnie mówiąc tego, który mi zalazł za skórę, tego, który mnie zranił, on musi widzieć moją miłość. On musi doświadczyć. On musi wiedzieć, że go kocham. A to jest daleko głębiej, niż tylko go tam w środku kochać. Dalej ten sam werset, druga jego część. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. I tutaj tłumaczenie jest dosyć zbliżone. Mówi, wyświadczajcie dobro dla tych, którzy was nienawidzą. Ale werset kolejny, początek 28. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. A nowsze tłumaczenie mówi w ten sposób. Mówcie dobrze o tych, którzy was przeklinają. No to już jest wyższy poziom. Mówiłem chyba o tym kiedyś w niedzielę. Znaczy, gdyby tu Jezus dał nam wolność taką, żebyśmy przynajmniej mogli nic nie mówić, przykryć to milczeniem, albo jak ktoś w naszej obecności o naszym winowajcy źle mówi, to po prostu nie wtrącamy się. Ale Jezus tu idzie daleko głębiej i mówi, mów dobrze o nim. Właśnie zabierz głos i mów dobrze. Kiedy jest jakaś rozmowa, mów o nim dobrze. Kiedy w sercu jest wszystko inaczej. Kolejne zdanie, módlcie się o tych, którzy was krzywdzą. Tu jest dokładnie tak samo. I moi drodzy, i dopiero w tym momencie ewangelista Łukasz przechodzi do obrazu policzka. To jest poprzedzone tymi nauczaniami, w jaki sposób, jak głębokie ma być przebaczenie. Jestem świadomy, że ani ewangelista Łukasz, ani ewangelista Mateusz nie zapisali wszystkich słów, które Pan Jezus powiedział, bo to było niemożliwe. Ale moi drodzy, to, co jest zapisane w jednej i w drugiej Ewangelii, mówi nam bardzo mocno, że mamy postawić sobie lustro i popatrzeć się, jak przebaczamy. Bo łatwo powiedzieć, przebaczam, ale teraz postaw sobie lustro. Ja sobie stawiam lustro. Czy to jest takie przebaczenie, o którym tu mowa? Czyli pomimo zranienia, pomimo krzywdy mi wyrządzonej, czy ona była duża, czy mała, ja go dalej kocham. Czy nadal będę okazywał mu miłość w ten sposób, że on to widzi? Że on jest odbiorcą jakichś czynów, które wyrażają moją miłość wobec niego? Że będę nadal mówił o nim dobrze, wtedy, kiedy to inni słyszą? Że będę się o niego modlił? Że będę szukał okazji, aby naprawiać relacje? I uwaga, dochodzimy do sedna. Nawet wtedy, kiedy się spodziewam, że zrani mnie po raz drugi. Drugi policzek. O to tutaj chodzi. Ja to wszystko muszę mieć w swoim sercu. Ja muszę mieć tą postawę w sercu. Takiego przebaczenia absolutnie z serca. Że jestem w stanie mówić o nim dobrze, że jestem w stanie wyświadczać mu dobro, że jestem w stanie nawiązywać z nim relacje i tak dalej. Pomimo tego, że praktycznie jestem pewny, że oberwie drugi raz. Że to nie było jednostkowe. Że on mnie będzie dalej ranił. To jest niesamowite, moi drodzy. Że zakładam to, że mogę być kolejny raz poraniony, a i tak mam postawę przebaczenia. Moi drodzy, to nie zwalnia nas z tego, co mówiłem poprzednio. Kochaj
przebacz, nie wspominaj, ale jeśli trzeba, postaw granicę. To cały czas zawiera się w tym samym. Także, moi drodzy, widzicie, że ten obraz, pierwszy z tych czterech, nie dotyczy nic, co jest na pokaz, nie dotyczy czegoś fizycznego. Postawa serca. Myślę, że najbardziej widać to w postawie Pana Jezusa. Filipian 2, 6-8, nie będę tego odczytywał, ale tam jest mowa o tym, że On wyparł się. Wyparł się swojej pozycji w niebie. Był Bogiem. Zszedł jako człowiek na tą ziemię. Po co? Po to, żeby umrzeć. Moi drodzy, rozumiemy, że to jest najbardziej haniebna śmierć. Ale Jezus to przyjął. Po co? By przywrócić relacje między nami a Bogiem. I uwaga, wiedząc, że będzie dalej raniony. Ranimy go? Wielokrotnie. Jezus o tym wiedział, ale nie zawahał się przyjść i zrobić wszystko. Przywrócić relacje pomimo tego. Wiecie, i to jest fajnie, bo można by się tu zatrzymać na tym, że to Jezus. Problem w tym, że tam wcześniej jest napisane: bądźcie takiego sposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Inny przykład mówi: bądźcie względem siebie tacy jak Jezus. A więc nie zwalnia mnie to z obowiązku, że to ja taki mam być. A więc podsumowując ten obraz: kocham, błogosławię, przebaczam, nie wspomnę, świadom tego, że mogę być raniony po raz kolejny. Przejdźmy do drugiego obrazu. Wracam do tego miejsca. Drugi obraz, werset 40. A temu, kto się chce z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostawi płaszcz. I tutaj od razu może sobie otwórzmy drugą Księgę Mojżeszową, gdzie jest mowa o tej sytuacji. Jest to druga Księga Mojżeszowa, 22 rozdział, werset 26 i 27. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, zwrócisz mu go przed zachodem słońca, bo jest to jedyne jego okrycie, jego ciała. W czymże innym będzie spał? Gdy wołać będzie do mnie, wysłucham, bo ja jestem miłosierny. I znowu jest ta sama sytuacja, gdzie zawsze. My musimy troszeczkę się w to wgryźć, Żydzi wiedzieli, o czym tu mowa. Szata jest to odzienie bliższe jakby ciału. I przeciętny Żyd miewał dwie. Kto już był naprawdę bogaty, to mógł sobie pozwolić na trzecią. Natomiast płaszcz miał Żyd tylko jeden. To już musiał być mega, mega bogaty, żeby pozwolić sobie na drugi. I szata czasem mogła być użyta przy jakichś zakładach czy przy jakichś tam pożyczkach jako zastaw. Płaszcz nigdy. Płaszcz był szczególnie cenny. I teraz pomyślmy, jakie to ma znaczenie. Masz swoje racje. Mam czy masz swoją godność. Mam swoją rację w czasie konfliktu. I teraz wiecie, nie mówię o takiej racji, jak każdy ma. No bo zawsze w konflikcie każdy ma rację. Ja teraz nie mówię o tym. Ja mówię o czymś obiektywnym. Czymś, że prawo za tobą stoi. Że jesteś w 100% pewny, biorąc pod uwagę rzecz obiektywnie. Każdy to potwierdzi. Sąd to potwierdzi. Po prostu masz rację. Prawo stoi po twojej stronie. Racja, słuszność, argumenty są twoje. A ty świadomie z nich rezygnujesz. Tylko w tym jednym celu. By zachować relacje. By zachować pokój. A co się dzieje w duchowym obszarze? Z mojego i twojego życia wtedy unosi się wonność Chrystusowa. Bo ludzie patrzą i co mogą powiedzieć? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. W własnych siłach nigdy by tego nie zrobił. W tym musi być Bóg. Moi drodzy, słuchacze Jezusa tam na górze, kiedy On to mówił, oni byli tym dotknięci, bo wiedzieli, że płaszcz to jest część garderoby szczególnie cenna. Nawet już nie chodzi o finanse, nawet nie chodzi już
o ile to było warte w złocie. Ona była szczególnie jakby bliska, to taka osobista świętość. I oni rozumieli, że tak naprawdę, to jeżeli mają rację, to nawet szaty by nie musieli dać. A płaszcza to już w żadnym przypadku. Ale Jezus mówi, ale ty zrób więcej, niż logika nawet wskazuje. Ty zrób więcej niż trzeba. Tutaj chyba wyszedł mi tytuł kazania z ostatniej niedzieli sierpnia, kiedy był ten temat poruszany. Zrób więcej. Zrób więcej niż możesz, niż to ma nawet sens. Po co? By zachować relacje. Uff. Chciałoby się zawołać, Boże, po co? Boże, dlaczego? Boże, to tak boli. To tak łamie mnie od środka. To łamie moją godność. Wszystko w środku się przewraca. A wiecie, co by Jezus odpowiedział? I dobrze. Powinno. Właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby umierało moje ja. Taki jest tego cel. Będę do tego wracał. Obraz czwarty. Pozwólcie, że przeskoczę teraz obraz trzeci. Do niego wrócimy na koniec. I obraz czwarty. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. I znowu przeskoczyłem do czwartego, bo on jest bliźniaczo podobny do poprzednio omawianego. Zobaczcie, to wcale nie był wymagane prawem. To nie było prawo. Żyd żaden nie znalazł tego w żadnym kodeksie, w żadnym prawie, w zakonie, nigdzie nie było napisane. To nie było sankcjonowane, że on to miał zrobić. Jeżeli słyszysz, że to ma zrobić, to znowu jesteśmy w tym samym miejscu. Zrób więcej niż trzeba. Chociaż tego nikt nie żąda. Chociaż nikt tego nie oczekuje. Ale ty zrób, bo chcesz to zrobić. Patrząc tak literalnie na to, to co mamy przez to zrozumieć? Czy my mamy wszystkim dawać, którzy nas proszą? Czy mamy naprawdę wszystkim pożyczać, wiedząc, że nie otrzymamy? Wcale nie. Wiecie, kiedy są sytuacje, że jesteśmy proszeni o jakieś pieniążki przez kogoś, gdzie pewni jesteśmy, że to pójdzie, jak to ludzie mówią w cudzysłowie, na przelew, czyli na alkohol, że to jest żebractwo, wcale nie jesteśmy zobligowani pomagać. Raz kiedyś pastor, chyba Mirek Kukulec, albo ktoś inny, już nie pamiętam, powiedział, że jeśli dajesz w takich okolicznościach, to jest sponsorowanie dzieła diabła Bożymi pieniędzmi. Mocne. Ale taka jest prawda. Bo on to wykorzysta w celu, aby dalej grzeszyć. I znowu, moi drodzy, Jezus tutaj nie chce, nie prowadzi do tego, byśmy w sposób jakiś mechaniczny, głupi, bezrefleksyjny dawali wszystko, gdzie popadnie. Nie, tu znowu Jezus dotyka serca. Tu znowu Jezus dotyka naszych motywacji. I znowu mówi o naszym ja, które chce mieć. Które broni się przed utratą czegoś. A jak wcześniej mówiłem, ono musi umrzeć. Wiecie, to jest właśnie podstawa tego, że Jezus chce ci powiedzieć, że te twoje majątności nie są twoje. Nie trzym ich tak. Otwórzmy list Jana, pierwszy list Jana, trzeci rozdział, werset 17-18. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka się przed nim, i zamyka przed nim swoje serce, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. To trochę inaczej to brzmi, niż przed chwilką powiedziałem. A jeszcze dodam z listu Jakuba. Kto umie dobrze czynić, czyli kto potrafi dobrze czynić, kto ma możliwość, żeby dobrze uczynić, a nie czyni, to... Może głośniej? To grzeszy. Dopuszcza się grzechu. Więc jak pogodzić te dwie sfery?
że z jednej strony mamy nie sponsorować dzieł diabła, a z drugiej strony jest mowa o tym, że jeśli masz możliwość, to masz pomóc. Wiecie, bo według Biblii taki w cudzysłowie powiem zawodowy żebrak to nie jest człowiek, który jest w potrzebie. O takim apostoł Paweł w innym miejscu mówi, kto nie pracuje, niech nie je. Więc nie o to tutaj chodzi. Tylko problem, wiecie, w czym jest, że wielokrotnie sam się na tym łapię, że ja nie wiem. Że nie mam pewności, czy ten proszący to jest ktoś, kto to zmarnuje, kto przeznaczy to na narkotyki, alkohol, czy to jest ktoś w rzeczywistej potrzebie. Ja bym powiedział w ten sposób. Nie mamy prawa, jeśli nie jesteśmy pewni, w każdym widzieć tego, kto nas chce oszukać i naciągnąć. Lepiej pozwolić się oszukać, niż zlekceważyć prawdziwą potrzebę kogoś. Tak myślę, jest lepiej. Kiedy mam wątpliwości, lepiej dać. Ale okej. Przechodzimy do ostatniego obrazu, na który się może ciuteńkę dłużej zatrzymamy. To jest obraz trzeci w kolejności, ale jako ostatnio omawiany. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie? To już też chyba kiedyś wspominałem, zresztą pewnie wiecie, skąd wzięło się to powiedzenie, dlaczego Jezus się do tego odnosi. Dlatego, że tak jak za każdym razem Jezus posługuje się tymi sytuacjami, w których oni żyli. Żyli pod okupacją rzymską. I wtedy wojsko rzymskie, oddziały rzymskie, czy w ogóle pojedynczy żołnierz rzymski miał prawo przymusić napotkanego Żyda, tego, który był pod okupacją. Zresztą w innych krajach było tak samo, ale skupiamy się tutaj na Palestynie, na Izraelu. I jeżeli napotkał jakiegoś Żyda, miał prawo przymusić go do tego, żeby ten brał jego ciężar i szedł z nim milę, czyli umowne 1000 kroków. I tutaj nie było wyjścia, on musiał iść, ale prawo ograniczało to do 1 mili. Do 2 mili już nie miał prawa. Żołnierz rzymski do drugiej mili już prawa nie miał. Myślę, że bardzo znamy ten jeden przypadek, kiedy żołnierz rzymski przymusił kogoś do niesienia. Pamiętacie? W Biblii opisane. Marek 15:21. Zmusili niejakiego Szymona Cenarejczyka, by niósł jego krzyż. To jest ta sytuacja. To jest dokładnie ta sytuacja. Praktyka tak naprawdę polegała na tym, że Rzymianie, kiedy mieli coś przetransportować, wiecie, wtedy nie było transportu tak jak dziś mamy, wiele rzeczy nosiło się po prostu na plecach, robili w ten sposób, że ściągali, łapali jakiegoś jednego Żyda, ten niósł milę, odkładał ciężar, szedł, łapali drugiego, drugi niósł, potem trzeci niósł, potem czwarty niósł i tak oni sobie szli bez ciężaru. Wiecie, ta praktyka była szczególnie znienawidzona przez Żydów. Szczególnie znienawidzona. Była takim publicznym wyrazem ich upokorzenia, ich niewoli. Wiecie, bo to się działo na oczach ludzi. To widzieli wszyscy, że on jest po prostu upokorzony tym, że musi nieść. Wielokrotnie działo się to na oczach ludzi, na oczach tłumów, wielokrotnie na oczach jakiegoś oddziału rzymskiego, który sobie jeszcze kpił i śmiał i dowcipkował. Pomyślcie sobie, jak czuł się ten człowiek, kiedy, nie wiem, śpieszył się do domu, umęczony całym dniem gdzieś pracy w polu i teraz śpieszy się do domu, trzas, złapali go i musisz nieść. Podeptana godność. Jak on bardzo musiał się czuć znieważony. Myślę, że bardziej bolało go serce niż ten ciężar, niż ten upał dnia, w którym szedł. Myślę, że on po prostu czuł się beznadziejnie, czuł się po prostu bezsilny wobec tej sytuacji. I widzicie, Jezus używa tak drastycznego przykładu, aby pokazać kwestię przebaczenia. Aby pokazać kwestię konfliktów. Wiecie, gdyby Jezus jeszcze powiedział do nich, idź z nim tą jedną milę i nie marudź, no to może jeszcze jakoś. Ale znowu coś, co wydaje się niepojęte, idź z nimi drugą.
I znowu by chciało się powiedzieć, Boże drogi, po co? Dlaczego tak jest? Czy ja naprawdę muszę? Przecież nie ma tego w prawie. Przecież to boli, przecież to mnie poniża, przecież to łamie moje poczucie mojej wartości, moją godność. To łamie poczucie tego, że jeszcze mam jakieś resztkę prawa. I znowu Jezus by odpowiedział, i dobrze. Bo właśnie o to mi chodzi. Bo właśnie o to mi chodzi, by umierało twoje ja. A duchowo co się dzieje? Powtórka z tego, co powiedziałem. Wonność Chrystusa unosi się. Wyobraźcie sobie Rzymianina, który przymusił jakiegoś Żyda, aby ten z nim szedł. I idzie i zdziwiony. Czemu ten Żyd jakiś taki uśmiechnięty? Czemu jest jakiś taki zadowolony? Idzie jakby nic nie niósł. Mija czas, kiedy powinien ciężar odłożyć, a ten mówi do żołnierza, przyjacielu, nie ma sprawy, chcesz, to niosę drugą milę. Myślę, że ten żołnierz by był w głębokim szoku i by pomyślał, co jest grane. Ten człowiek nie jest normalny. Albo zmysły postradał, albo należy do innego królestwa. Należy do królestwa niebios. To jest królestwo dużo wyższe niż królestwo Rzymu. I o to chodzi. Pamiętacie błogosławieństwa? Tą klamrę spinającą, do takich należy królestwo niebios. To jest opis obywatela królestwa niebios. I teraz zagłębiamy się troszkę głębiej. To są obrazy omówione. A teraz wyciągnijmy z tego wniosek. Z tych wszystkich czterech. Chociaż może najbardziej ten ostatni jest taki przemawiający, ale z wszystkich czterech można ten sam wniosek wyciągnąć. Jeszcze raz. Pamiętajmy, o czym mówimy. Te obrazy ilustrują nam zasadę. Zasadę, która brzmi nie sprzeciwiaj się złemu. Czyli kochaj, przebaczaj, nie wypominaj, postaw granicę. Te obrazy cztery ilustrują zasadę nie szukaj odwetu, przebaczaj. Chodzi o relacje. No i właśnie. Po raz kolejny postawmy sobie lustro. Przebacz, choćbyś był raniony dalej. Drugi policzek. Przebacz, szukaj relacji, rób więcej niż trzeba. Rób więcej niż logika wskazuje. To jest obraz szaty. Przebacz i idź drugą milę. Jeżeli ktoś zdecyduje się iść drugą milę, posłuchajcie, jeżeli ja bym miał się zdecydować iść drugą milę, to znaczy, że tą pierwszą idę z ochotą. Jeżeli jestem ochotnikiem do drugiej, to i tą pierwszą idę z ochotą. Więc o co tutaj chodzi? Kiedy ktoś cię rani, to ty się do niego uśmiechasz. I możesz mówić w swoim sercu, okej, możesz mnie ranić, ale ja i tak tą drugą milę idę. To nic nie zmieni, wybaczam ci, kocham cię. Nic z tego nie zmieni. Jeśli trzeba, postawię granicę. Słuchajcie, czy to jest normalne? Cisza. Brawo. Dla świata nie. Dla świata to jest nienormalne i niemożliwe. Po ludzku to jest po prostu niemożliwe. To jest wbrew naszej ludzkiej naturze. To jest wbrew temu, co czujemy. To po prostu, nie wiem, nas łamie, to nas poniża. Nasze ja głęboko protestuje. Uwaga, moi drodzy, przechodzę do najważniejszego. Jeśli ktoś stracił koncentrację, to ją łapcie. Jeśli kogoś drzemka brała, to się budźcie. Bo przechodzę do najważniejszego. Do klucza, który spina tą całość. Do klucza, który daje nam zrozumienie całego tego słowa i tych obrazów. Moi drodzy, Jezus w tym nauczaniu prowadzi nas do jednego miejsca. Do jednego celu, którym jest śmierć mojego ja. To jest cel. Pomyślmy przez moment. Dochodzi między kimś, między ludźmi do jakiegoś konfliktu. Jesteś zraniony. Coś się dzieje w twoim sercu. Powiedz mi, jaka część naszej istoty
odpowiada tym bólem? Jaka część naszej istoty została dotknięta i zraniona? Ten Duch Święty, który mieszka w nas, to on protestuje? No pewnie nie. Czy protestuje to nowe stworzenie, które tutaj jest? Stara natura. Stara natura jest dotknięta i ona protestuje. Właśnie, moje ja, stara natura jest dotknięta i ona protestuje. Powiem wam coś, co dzisiaj mnie dotknęło, kiedy nad tym rozmyślałem. Jeśli umrze moje ja, nie ma się we mnie co obrażać. Rozumiecie? Dam obraz, który dzisiaj, kiedy myślałem nad tym, kiedy się modliłem, mi przyszedł do głowy. Wyobraźcie sobie jakąś, nie wiem, poduszeczkę czy coś takiego ładnego, przyjemnego, w ładnych kolorach. I ktoś tam włożył do wewnątrz taki mocny magnes do środka. Co się dzieje? Ten magnes w środku, ta poduszeczka, nawet nie musisz wiedzieć, że ta magnes jest, ale ta poduszeczka nagle zaczyna przyciągać wszystko, co metalowe. Jakieś opiłki, jakieś śrubeczki, jakieś metalowy złom drobny, nie wiem, coś drobnego, łyżeczki jakieś czy coś. Ta poduszeczka zaczyna to ciągnąć. Zaczyna być zanieczyszczona tym. Co zrobić, żeby przestała? Wyjąć magnes. Jeżeli wyjmiesz magnes tej poduszeczki, przestanie ciągnąć. Jeszcze kiedy wyjmę magnes z mojego ja, to przestanę reagować na zranienia. Nie ma go. Nie ma co zranić. Ranione jest moje ja. Kiedy go usunę, kiedy ono we mnie umrze, nie ma co zranić. To jest niesamowite, ale staje się człowiekiem, którego nie da się zranić. Rozumiemy to? Nawet przychodzi sytuacja, kiedy jesteśmy krzywdzeni, kiedy jesteśmy znieważani, wyśmiewani. Spływa jak po kaczce. Bo nie ma co zranić. Nie ma tego elementu, którego można dotknąć, który może być zraniony. Dlaczego? Bo ten magnes mojego ja został wyjęty. Bo umarło moje ja, które było za to odpowiedzialne. Wiecie co? Skończy się problem z przebaczeniem. Proste, nie? Nie muszę przebaczać, bo skoro w ogóle nie jestem zraniony, to w ogóle nie ma tematu przebaczania. W takim razie po co 3 wykłady poświęcałem tematowi przebaczenia? Po co kilka niedzielnych usług przeznaczałem na kwestię przebaczenia? Po co Jezus mówi tyle o przebaczeniu? Bo tam jeszcze nie doszliśmy. Bo to jest miejsce, do którego idziemy. Ale po drodze, kiedy tam jeszcze nie jesteśmy, kiedy jeszcze nasze ja się ciągle odzywa, to wtedy jest konieczność przebaczenia. I to takiego przebaczenia, o którym mówi Jezus. Stawialiśmy sobie lustro i dzisiaj dwukrotnie i wielokrotnie prędzej. Póki jesteśmy w drodze, póki jeszcze nie spowodowaliśmy, że nasze ja umarło, to jest ważna kwestia przebaczenia. Ale kiedy ono umrze, nikt nas nie zrani. Choćby się jak starał. Słuchajcie, czy to jest słowo do wszystkich? Czy tylko dla jakichś, nie wiem, chciałem użyć słowa nawiedzonych, ale to chyba złe. Czy to nie jest zbyt wysoki poziom? Ktoś już tu podpowiadając użył właściwego słowa. Ja cały czas mówiłem moje ja, twoje ja. Ktoś tu podpowiadał słusznie, że to są synonimy moje ja i stara natura. Inaczej mówiąc cielesność. Gdybyśmy sobie przeczytali, nie będę tego czynił, ale gdybyśmy sobie tak otwarli List do Rzymian, 8 rozdział, tam jest mowa o tym, czym grozi nam chodzenie według ciała. Czym grozi nam chodzenie dyktowane przez starą naturę.
Werset 13 mówi tak: jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Jeśli chodzimy na sposób, który dyktuje nam stara natura, czy inaczej mówiąc nasze własne ja, umrzecie. A jeśli duchem sprawę ciała umartwiacie, żyć będziecie. Wiecie, to nie jest, wynika z tego opcja dla jakichś chętnych, czy dla gorliwych, to jest po prostu kwestia fundamentalna. Czujesz się bezsilny wobec tego tematu? Jeśli tak, to dobrze. Bo ja też. Ale to jest dobre miejsce. To jest piękne miejsce. Jeżeli mamy świadomość swojej bezradności, swojej bezsilności, to jesteśmy w dobrym miejscu. Ubodzy w duchu to są ci, którzy właśnie czują swoją bezsilność wobec tego wzorca, do którego mamy dążyć. Ale jednocześnie mamy świadomość Bożej mocy. I tylko jej się poddać. I tylko zaprosić Ducha Świętego, by przychodził i wypalał to, co jest do wypalenia. Mamy dwie drogi. Albo się na to zamkniemy i powiemy, że nie ma problemu. Albo się na to zamkniemy i powiemy, że jest wszystko okej. Albo przyznamy się, że mamy problem. Że nasza stara natura się w nas odzywa. I że jesteśmy bezsilni wobec niej. A ona musi umrzeć. Jeżeli chcemy żyć według ducha, ona musi umrzeć. Może innym razem będę jeszcze drążył troszkę dalej ten temat. Ja przeczytam ten fragment z nowszego tłumaczenia, bo ono przepięknie brzmi i na tym zakończę. Przyjaciele, to jest ten sam fragment, Rzymian 8, 12, 13. Przyjaciele, nie musicie poddawać się waszej grzesznej, czyli w domyśle starej naturze. Słuchajcie jeszcze raz. Przyjaciele, nie musicie poddawać się waszej starej naturze. Tak pięknie to brzmi. I dalej. Takie życie nieuchronnie prowadzi do śmierci. Ale jeśli dzięki mocy ducha stawicie opór grzesznym pragnieniom waszego ciała, będziecie żyć. Jeśli dzięki mocy ducha stawicie opór grzesznej starej naturze, czyli swojemu ja, będziecie żyć. Ujęło mnie to słowo, nie musicie. Nie musicie, decyzja jest nasza. Nie muszę, bo mam Bożą moc. Nie muszę, bo mogę zaprosić Ducha Świętego, aby przychodził do mojego życia codziennie i wypalał. I ja mu otwieram, mówię, Boże, znowu źle zareagowałem. Znowu mnie coś dotknęło. Znowu moje ambicje biorą górę. Znowu się czymś chcę chwalić. Boże, przyjdź i spal to. I wtedy będzie to czynił. I wtedy będziemy krok po kroku zbliżać się do tego miejsca, o którym Jezus tutaj mówi. Ale decyzja jest nasza. Moc pochodzi z krzyża. Moc pochodzi z Golgoty. Ale decyzja nasza. To jest tak samo jak w kwestii przebaczenia. Nikt nie może powiedzieć, nie mogę przebaczyć, bo kłamie. Możesz powiedzieć, nie chcę przebaczyć. I to jest prawda. Nikt nie może powiedzieć, nie mogę, bo decyzja jest twoja, moc jest z krzyża. I to samo jest kwestia uśmiercania starej natury. Moc pochodzi z krzyża, a decyzja jest nasza. Jeszcze raz i schodzę. Przyjaciele, nie musicie poddawać się waszej grzesznej, starej naturze. Pięknie brzmi. Nie musicie. Jest moc. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.